Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w drugim odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Moi drodzy, lecimy z Mordragiem do nowego obozu. My nie mamy aktualnie żadnego ciuszka, prawda? Prawda, bo ten jest taki po prostu, że sobie jest. Będziemy starali się o spodnie, oczywiście Kreta. Ale lecimy najpierw. Chodźmy do nowego obozu. Dobra, chodź za mną. To jest oczywiście pierwsza rzecz, którą zrobimy, żeby troszeczkę też tego expa było więcej. Przede wszystkim... I będzie dobrze. Są ścierwojadki piękne. A my w sumie przy okazji możemy sobie pozbierać na przykład piekielniki albo gorzki chleb. Szkoda, że nie mamy łuku, bo moglibyśmy sobie może zwabić takiego kretoszczura i by nam ubił nasz koleżka. Przydałoby się mu trochę... Wiecie co, jakby skusić go, żeby on nam jednak trochę pomógł. Bo byłoby fajnie mieć... te kretoszczurki na przykład z głowy. Bardzo ładnie te grzyby wyglądają na tym direkcie. Myślę, że możemy spróbować. Wiecie, to są dorosłe kretoszczury, więc one... już mogą sprawować problem. Mordrak, pomóż! Halo? Jo, bo mnie odgryzie dupsko. Dawaj, mięcho. Okej, ty już pobiegniesz sobie dalej, ale ja tego jednego już powinnam być w stanie chyba ściukać sama. Przy okazji przecież zrobimy zadania. Niestety dałam się uderzyć, bo mi się pokićkały przyciski. Ale widzę, że te kretoszczury to nie jest jakiś duży problem. Więc chyba akurat w tym wypadku poszło dobrze. Wyszczerbiony topór, mamy martwego strażnika, oczywiście jest to Nek. No i cóż, bywa i tak. Nie udało mu się niestety przeżyć. Ale przynajmniej już jedno zadanie będziemy mieli dla starego obozu zrobione. F5. Czy my coś mamy do zrobienia w nowym obozie z tych zadań? Mamy w sumie, ale zarazem jeszcze nie mamy, bo najpierw musimy mieć listę od Jana, żeby coś więcej tutaj ugrać. Ale to nic, jeszcze się uda nam na pewno. Tak, próbuję sobie przypomnieć zadania. Skati będzie chciał, żebyśmy ogarnęli arenę. Na przykład. No wiadomo. Mordrag, no strzelaj w nie może, co? Dziękuję. Ja też mogę mu trochę pomóc. Chyba, że ten ścierwojad będzie robił dziwne rzeczy. No, ale poszło nawet sprawnie. Szczerze mówiąc, wydawało mi się, że one są mocniejsze. Ale może mi się tylko wydawało. Znaczy wiadomo, w grupie siła, no nie? Ale no cóż. Co tam u was? Ja dzisiaj miałam pierwszy dzień praktyk i w sumie było bardzo przyjemnie, fajnie. Już zaczęłam brać czynny udział w pracy jako bibliotekarz, także fajnie. Bardzo mi się podobało. No i teraz przez 3 tygodnie będę sobie tak chodzić. Na szczęście będę zmieniać miejsce, także w jakiś tam sposób na pewno będę się rozwijać. Siemanko! Aha, ty i tak na niego biegniesz, dobra. To ja nie muszę tego wyciągać w sumie. Świetnie. W sumie to moglibyśmy zajrzeć do Kawalorna, nie?
Też mi się tak wydaje, żeby wypadało. Goblin nic w sobie nie miał. Mordrak trochę obrywa. Dobra, stary, ty sobie tutaj poczekaj. Ja sobie zagadam z Kawalornem. No i wiadomo, nie chciałam być chrząszczy. Ale i tak muszę do potrawki. Trafię kiedyś tego chrząszcza? To będzie dramat. Haha, a może zrobimy tak. No jaki skurkowaniec. No nie idzie zabić tego chrząszcza, masakra. Gdzie mi tak łaził pod nogami? Kurde, nieśmiertelne chrząszcze. Dobra, na razie w takim razie zostawimy. Kawalor ci chyba wściekł, bo... wyciągnęłam broń. Niedobrze. Słyszę kreto szczury kolejne. F5. Na razie Kawalornem. Chociaż możemy spróbować się wczytać. Okej, ogarnął się. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. A no tak, w sumie musimy się skradania przecież nauczyć. Pokaż mi swoje. Co ty masz? Masz wodę, masz łuki. Oczywiście się zgadza. Ale ja akurat, jeżeli chodzi o łuki, to bym wolała sobie wziąć chyba darmowy łuk, bo tutaj jest to możliwe. Fajnie by było nie dać się pogryźć. Co ten kretoszczur robi? Nie mam pojęcia, co się tutaj wydarzyło, ale chyba nie chcę wiedzieć. Mam nadzieję, że Mordrak dalej na nas czeka, a nie sobie gdzieś poszedł, bo będzie niemiło. Okej. Okay. Jest właściwie już krótki łuk dla nas. O to mi właśnie chodziło, bo on może się przydać. Okej, okay, i kuferki. Ten jest akurat otwarty. To są dobre itemy na sam początek. No kurde, taka skóra cieniostwora. Lewo, prawo. Myślę, że chyba większość z nas pamięta kodzik do tego pierwszego kuferka. I mamy już pierwsze bryłki rudy, także to też bardzo dobrze. Spadamy. Spróbujemy jeszcze raz z tymi chrząszczami, ale wydaje mi się, że one są jakieś takie... kurde, na złość mi robią. Masakra. No przecież nie ma opcji tego utuc. Nie, ja się poddaję. Chyba, że będziemy z łuku napieprzać. W sumie to nie jest wcale takie głupie. I tak musimy łuk założyć. Możemy założyć amulet Neka. A ja mam chyba lepszą broń. A, 10 siły nam brakuje. Wyszczerbiony... ale wyszczerbiony topór możemy założyć. To dobrze. Potrzebujemy łuku. Ja wiem, że to jest durne, ale... innej opcji kurna nie ma. Bo widzę, że one są... kurna, niepokonane. Dawaj mięso, bo potrzebujemy do potrawki. Dobra, Mordrak, już nie musisz na mnie czekać dłużej. Idziemy.
Prawie, bo jeszcze się będę zatrzymywać, żeby roślinki brać. Kolejne jagódki. Okej, okay. I lecimy dalej. Chociaż widzę, że no, ten Mordrak to też jakichś wielkich umiejętności nie posiada. Jeżeli chodzi o walkę. Tamte kretoszczury może na razie zostawimy. Bo i tak będziemy tędy musieli wrócić, jak będziemy chcieli iść do starego obozu z powrotem. Twardzień. O, tu jest pierwszy wilczek. Chyba jedna z bardziej... Aha, no tak, nie potrafimy przecież oprawiać. Myślałam, że chociaż mięso weźmiemy sobie. No, ale gra nie jest aż tak szczodra. Tu widziałam grzyba. Mordrak się na mnie patrzy, jak nie wiem. A my jak na razie zbieramy zapasy. Ach, luźno tak ponagrywać sobie można, fajnie. Powrót do klasyki. Chociaż wydaje mi się, że po tej serii zrobimy małą przerwę od Gothica. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Utrzymuję się ze sprzedaży skór i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać zwierzynę, tak, i to całkiem nieźle. Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. A co chcesz wiedzieć? Dobra, standardowe rzeczy. Na razie nie mamy ani punktów nauki. O, mam 10 punktów. To kiedy wbiliśmy poziom, że nie dostałam info? Albo nie zauważyłam info? Nie mam pojęcia teraz. Zgłupiałam trochę. Ale ważne, że idziemy do nowego obozu i będziemy mieć chociaż lepszą zbroję delikatnie, bo zmienimy spodnie. Tu gobliny tańcują. Expik się sam, kurde, robi. Dzięki, Mordrak. Fajnie tak pochodzić po tej dolinie, zanim tutaj się wszystko pokićkało, no nie? Lewo. Ojej. Lewo, lewo. Wiecie, co będziemy wczytywać, bo nie mamy teraz dużo wytrychów. To chyba było lewo, lewo, prawo, prawo. A nawet i nie. Dużo bryłek. Patrzcie już, ile mamy tych bryłek. Aż jestem 119. No to nice. Trzeba będzie się nauczyć oprawiania zwierząt. I to jak najszybciej. Ale już docieramy do nowego obozu. Ach, te krwiopijce, pamiętam, jak sprawiają problemy. Akurat. Przynajmniej nie mamy teraz śniegu. No to jesteś. Za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem. On ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. Dobra. Strażnicy mają mnie oczywiście w tyłku. Tu roślinka do zebrania. Idziemy od razu do kotła. Po spodenki. Jest to dosyć wygodne w sumie. Przypomniało mi się to, że możemy zdobyć teraz darmową siłę u Horacego za niedługo. Mam już dość. Myślałem, że to się skończyło. Lewusa bym na razie może nie chciała zaczepiać. W
sumie. Zależało mi głównie na ekwipunku. No i żeby te questy ruszyć pomału, nie? Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Lee. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Macie tutaj wielką hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Gdzie jest ten kopiec? Chcesz zobaczyć wielką górę rudy, co? Na środku jaskini jest dziura. Tam wszystko zrzucają. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. A co z innymi ludźmi? Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Co słychać w obozie? Krety nadal pracują. Kiedy uzbierają dość rudy, wysadzimy ją w powietrze. Uważaj na siebie. Boże, ja nie wiem, jak oni sobie to w sumie wyobrażali. Przecież to jest tak durne. Przecież to ewidentne jest, że może po prostu, kurna, pęknąć. Ja nie wiem, oni uważali, że jak wysadzą kopiec, to co, nie wysadzą ludzi? Tylko barierę? Ja nie wiem. IQ naprawdę po prostu chyba na minusie. Dobra, idziemy po spodenki i ogarniemy sprawę tego, żeby wejść do karczmy. Tu jest Kord w sumie, on uczy broni, walki bronią i trzeba będzie na pewno się nauczyć do siły i do walki jednoręcznej na wyższy poziom. Nie wiem, czy on będzie chciał mnie już teraz uczyć, jak tak, to by było super. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Nie ma sprawy, ale to cię będzie kosztowało 30 bryłek rudy. Może być? Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Zanim jednak poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście, jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępów. Dobra, super. Przynajmniej już teraz będziemy normalnie trzymać broń, a nie jak ciul najgorszy. Nie no, przyda się, a później będziemy dawać w siłę, bo dzięki temu będziemy mogli założyć lepszą broń. Tylko teraz tak, wypadałoby się trochę uzdrowić, bo... W czasach na nikim nie można polegać, od co? Może taką zupę z pełzacza? I potrawkę? Może być chyba. Bo tutaj jest dużo tych ścierwojadów. Chociaż nie ukrywam, teraz będzie lepiej walczyć. Ja powinnam je brać na taktykę, nie? A nie się... Wiecie co robić. Lansić, że niby umiem i potrafię. Ale od razu lepiej się rusza bronią. Wiecie też, nie ma co tak...
chomikować tego życia i tego wszystkiego, bo tak naprawdę nic z tego potem nie będzie. Będziemy mieli tylko potem od groma mikstur i w sumie to będzie tyle, nie? Więc lepiej na bieżąco się leczyć i wykorzystywać to wszystko, bo tak naprawdę będziemy tylko znajdować, a nie tracić. Zróbmy jakiegoś stałego save'a, bo jeszcze taki się nie odbył w dzisiejszym odcinku. A myślę, że po 20 minutach grania by się właśnie takowy przydał. Nie wiem, czy będę w stanie wilka uczuć na przykład, czy nie. Możliwe, że będę. W ogóle chyba powinnam w ustawieniach dźwięku przyciszyć efekty, nie? Troszkę chociaż. Znaczy wiem, że efekty to są też dialogi, ale... Te zwierzęta wydają z siebie za dużo. Dobrze. Myślicie, że wilka utuczemy tutaj, który jest? Chyba tak, chyba się powinno udać. Jak go wezmę na taktykę, to się wszystko uda. Ewentualnie... Mi się tu wszystko zaraz zagryzie. O kurna, nie. Lepiej spadać. Ten wilk się na szczęście nie skap, że ja tam jestem. Mnie zażarł. A, gość. Nie próbuj nam tutaj sprawiać żadnych kłopotów, bo oberwiesz. Chcę się tylko trochę rozejrzeć. Tylko uważaj, żebyś nie nadepnął komuś na odcisk. Lepiej już sobie pójdę. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Dobra. Teraz pytanie, do kogo tutaj się szło, żeby mieć te spodnie. A gdybym ja pamiętała trochę lepiej. Są krety ogólnie rzecz biorąc. Chyba najpierw trzeba było pogadać z kopaczem, nie? Jakimś. Ogarniemy zaraz to. O właśnie, z tobą chyba. Jezu, nie jaraj teraz, kurna! Chłopie! Kim jesteś? Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze! Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni, kopiąc w niewłaściwym miejscu. Chciałbym do was dołączyć jako kret. Czyżby? Tylko nie oczekuj zbyt wiele po tej robocie. 3 porcje ryżu na dzień, resztę musisz sobie sam załatwić. Wiesz, dlaczego odwalamy całą tę brudną robotę? Żeby pewnego dnia móc wyjść na wolność z tego przeklętego więzienia. Cały nasz urobek jest składowany na wielkim kopcu. Raz w miesiącu każdy z nas dostaje 50 bryłek, żeby móc się porządnie upić. To najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Masz chociaż jakieś doświadczenie w tej robocie? Nie. No jasne. Dlaczego to zawsze ja muszę was uświadamiać? Słuchaj uważnie. Weź te ciuchy i załóż je na siebie, tutaj. Gdyby kawałek rudy spadł ci na bosą stopę, zostałbyś kaleką do końca życia. Oczywiście wtedy byłbyś dla nas znacznie mniej przydatny. Gdzieś w pobliżu powinien leżeć jakiś kilof. Oczywiście wiele z nim nie zdziałasz. Mówi się trudno. Jak dużo rudy udało wam się uzbierać do tej pory? Magowie mówią, że mamy już niemal całą potrzebną ilość. Kiedy będziesz w nowym obozie, rzuć okiem na kopiec. Okej, czy ja już automatycznie mam założone spodnie? Tak, w ogóle pierścień Mordraga by się przydało włożyć. Nie, dopiero teraz mamy założone. Co prawda nie wygląda to już tak fajnie jak... Nie no, no klata dalej robi robotę. To chyba wystarczy. Okej, czyli w sumie tutaj git. Tu jest jakiś najemnik jeszcze, który nam daje dziadowskiego questa, nie? Tylko nie pamiętam, który to był. Chyba tam wyżej. Tu się w ogóle dużo dzieje. E,
Hej, ty! Masz szczęście. Oho, dzień dobry. Hej, ty! Nie jesteś jednym z moich ludzi. Czego tu szukasz? Tylko się tu trochę rozejrzę. Tylko nie próbuj rozrabiać w kotle, bo trafisz do piachu szybciej niż myślisz. Kim jesteś? Jestem Okyl. To ja rozkazuję w kotle. Muszę już iść. To nie zawracaj mi głowy! Okej, sam pytał, ale dobra, nieważne. Tutaj powinniśmy wziąć jedno zadanie, tylko ten najemnik chyba siedzi tam na samej górze. To możemy wziąć w sumie. Będzie zadanie z prowiantem, które też było potem przeniesione nawet do Odysei. Dzień dobry. I ten gościu chyba stoi tu na szarym końcu. Hej ty, co się dzieje? Cześć. Kręcisz się tutaj, jakbyś czegoś szukał. Czyżby? Może masz rację. A dlaczego? Świetnie. Zapytaj mnie. Może mogę ci jakoś pomóc. Co masz na myśli? A czego potrzebujesz? Na początek wystarczy dobry miecz, gruby pancerz i wstęp do kopalni. To małe piwo. Mam tu coś takiego, że oczy ci wyjdą na wierzch. Mogę ci dać broń, którą pokonasz każdego wroga. W zamian wystarczy, że wyświadczysz mi drobną przysługę. To wszystko. Co ty na to? Co miałbym dla ciebie zrobić? To proste. Przynieś mi 5 jabłek, 2 butelki ryżówki, 5 butelek piwa, 3 bochenki chleba, 2 kawałki sera i 2 kiście winogron. Możesz mi wierzyć, nie pożałujesz. Jak już mówiłem, tą bronią pokonasz każdego wroga. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. To świetnie, tylko się pośpiesz. Tylko nie zapomnij. Jak słońce. Ale skamowanie, broń Baloro. Co my tu mamy? W sumie moglibyśmy do starego obozu wrócić już teraz, ponieważ mamy spodnie. Tylko to będzie długa przeprawa teraz z powrotem. Masakra będzie. Znaczy w teorii moglibyśmy przejść jakoś tymi górami, bo przecież było, że znaleźliśmy ścieżkę jakąś tajną, ale z drugiej strony... No nie wiem. Chyba sobie wrócimy normalnie, a konkretnie jeszcze zajmiemy się najpierw nowym obozem, jak już tu przyszłam. Chociaż kusi, powiem wam, wejść przez góry. My mamy mapę, ale ona nam niewiele da, bo nie mamy tego skrawka akurat, mapy. Bo mamy tylko miejsce ze starą kopalnią. Dobrze, zobaczmy. Na pewno będzie dobrze wrócić do starego obozu. Bo w nowym chwilowo nie zdziałamy zbyt wiele. Bo jeżeli chodzi o sprawę z balem, to nie mamy w sumie bryłek. Jeżeli chodzi o sprawę z Laresem, to też nie mamy na razie listy od Jana. Krzykacza raczej nie pokonam z 10 siły. Więc spadamy. Tylko w sumie przyszłam tutaj głównie po te spodnie. I lecimy do starego obozu z powrotem. A w starym obozie, co mamy do zrobienia w starym obozie? W starym obozie musimy oddać questa a propos Neka. I a propos Mordraga. I w sumie moglibyśmy zagadać do Świstaka. I do Skatiego, maybe? A, jeszcze jest zły. Ale w sumie zły chce, żebyśmy... żebyśmy się nauczyli... no tak, 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 tak. Ile nam brakuje? No brakuje nam trochę. Ja wolę dać w siłę zamiast... Chociaż z drugiej strony... Czy my tak bardzo potrzebujemy od razu dawać w siłę?
Przydałoby się, ale nie jest bardzo to wymagane. Moglibyśmy się najpierw na spokojnie nauczyć skradać na przykład i będziemy mieli wtedy już zaufanie u rączki. Dobra, to wracamy do starego obozu. Tam najpierw zrobimy wszystkie questy, które są do zrobienia. Nawet zrobimy tak, żeby mieć możliwość... Chociaż nie, nie będziemy mieli możliwości wejścia do Gomeza, bo trzeba zrobić test zaufania. Ale w sumie to i tak jest bardzo mądre, żeby najpierw to zrobić, a później tutaj. Homer to też ma dla nas zadanie. Ajaja, jeszcze jest Dexter i trzeba by było iść do obozu sekty, a tam, żeby się dostać do obozu sekty, to tam też jest dosyć wymagająco w sumie. To nie jest tak hop-siup. Na początku trzeba myśleć bardziej, jak te punkty najpierw rozdysponować, żeby to miało więcej sensu. W ogóle to wypadałoby się też nauczyć akrobatyki. Bo tak to będziemy tutaj tak skakać 500 lat. Wiecie, specjalnie nie wycinam tej drogi do starego obozu, bo przy okazji mogę trochę pogdybać, pomyśleć, pogadać. No i tak właściwie się zastanawiam, jak to tutaj teraz zrobić wszystko. Myślałem, że to się skończyło już dawno. W sumie Scotty będzie z nas prawie zadowolony, prawie. I tak musimy iść do starego obozu i tam się zająć zadaniami, bo bez tego będzie bardzo kiepsko. Jesteśmy w teorii pod starym obozem, więc moglibyśmy... Znaczy pod starą kopalnią, więc moglibyśmy do niej iść. Ale to się jeszcze wstrzymam, myślę. Ze starą kopalnią. Natomiast wrócimy do starego obozu. Tam też będą krotoszczury od drugiej strony, to możemy się ich pozbyć. W jaskini. I też będzie dobrze. Zrób mi zapis, bo trochę już przebiegłam. Okej, przynajmniej mogę sobie odprężająco pograć, bo szczerze mówiąc jestem zmęczona. Bo nie odespałam za bardzo weekendu, nie mogłam zasnąć, w ogóle obudziłam się z bólem oka rano. Nie wiem jak ja spałam, ale całą miałam powiekę napuchniętą. Tutaj w sumie też mamy krotoszczury, moglibyśmy się nimi zająć. Co prawda ich jest tu dużo. Ale one mi nie zrobią za bardzo krzywdy. Szczególnie jak mamy już lepsze właśnie machanie. Teraz i tak jedną właśnie z ważniejszych rzeczy jest wbijanie punktów. Ale i tak 10 siły chyba damy, bo dzięki temu będziemy mogli założyć lepszą broń, więc to jest pierwsza rzecz, której się nauczymy u Diego. Chociaż z drugiej strony nie brakuje nam dużo do kolejnego poziomu, więc moglibyśmy najpierw się nauczyć skradania. Żeby mieć sprawę u rączki już zamkniętą. To tak zrobimy. Możesz mnie na... To zależy tylko... Chciałbym poruszać się bezszelestnie. I słusznie. Skradanie pozwoli ci dostać się niepostrzeżenie do cudzych domów. Albo po cichu zajść od tyłu przeciwnika. Chodząc na lekko ugiętych nogach, będziesz mógł uważniej obserwować grunt, po którym stąpasz, no i łatwiej będzie ci balansować ciałem. Oczywiście ktoś obserwujący cię z boku natychmiast nabierze podejrzeń, więc skradaj się zawsze, nie będąc widzianym przez osoby trzecie. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem. I przede wszystkim nie daj się złapać. No i pięknie. To lecimy z powrotem. Tu w sumie też moglibyśmy do tej wieży zajść, tylko trzeba by było to zrobić rozsądnie, a nie sprowadzając na przykład sobie zębacze na głowę. Bo to już jest inna inszość kompletnie. Ale tak, no powiem wam, że niby się wyspałam, ale wyglądałam źle rano. Bardzo byłam taka opuchnięta na twarzy.
ogółem dramat. Uważamy na zębacze. No właśnie, on już ma trigger na mnie. One na szczęście tutaj nie wejdą, chyba. Okej, tutaj się też dało wejść na górę, ale nie pamiętam, czy coś było na górze. Prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo. Dobra, przynajmniej nam się zwrócił ten wytrych. Zębacza to ja nie pokonam. A nawet jeżeli, to nie wiem, czy chcę próbować. Nie pamiętam, czy coś było na górze, czy nie było. Okej, jakbyś ty się mógł kawałek przesunąć. O Boże, nie skradaj się teraz. Czemu pod A jest skradanie? Kto to ustawiał? Nie, tutaj akurat nic nie było. Ten zębacz jest na swoim miejscu. Ani trochę nie są, kurna, na swoim miejscu. Dobra, zróbmy tak. No i teraz trzeba będzie uważać. Nie, dobrze, puściły w trigger. Spróbujemy tak wyjść, żeby mnie zostawiły w spokoju. Najwyżej kawalor nie wytnie. Okej, ale chyba wracają na swoje miejsce. Trochę im to zajmie, ale przynajmniej mnie nie zagryzły. Okej, tutaj był też właśnie sierwojad. My idziemy jeszcze po kretoszczury. Ładnie. Parę piekielników. W sumie do snafa też można uderzyć. Tylko będę musiała jeszcze parę pokonać chrząszczy, bo nie wszystkie się udało pokonać. F5 i lecimy do obozu. Zaraz w sumie będziemy kończyć odcinek, jeszcze chwila. 10 minut to jest w sumie nic. Idziemy do Torusa może najpierw. A później do złego. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. Nie interesuje mnie to. Ważne, że zadanie się wykonało. To jest nasza pierwsza w ogóle zakończona misja. Ciekawe. Dobra, lecimy teraz do złego. A potem możemy jeszcze w sumie sobie porozmawiać, może właśnie ze Świstakiem. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie, dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za tobą. No i pięknie, kolejny questik załatwiony. To co, idziemy ze Świstakiem pogadać teraz, myślę, będzie dobrze. Mam nadzieję, że dobrze biegnę, ale chyba tak.
Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku, ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przesłałem. Dlaczego Fisk nie chce ci sprzedać tej broni? Trochę się posprzeczaliśmy. I? I to wszystko, co powinieneś wiedzieć. Dobrze. Daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie marudź za długo. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Zainteresowany? Nie chciałbym być teraz niebezpieczny. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek? Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz! Tylko się pośpiesz! Mam dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie, opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się. Dobra, i teraz nam brakuje bardzo mało do nowego poziomu. Nawet możemy dobić po prostu chrząszczami, bo trzeba będzie iść do Snafa. Na razie tutaj sprawę Dextera zostawimy w spokoju, o ile mnie chłop nie zagada, ale raczej nie. Bo jak sami wiecie, Dexter to już jest inna iszość. Nowa twarz. Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności, ofiarując mi drobny datek. Marne 10 bryłek rudy. Toż tam groszy. A jeśli nie zapłacę? Człowieku, nie narażaj się na niepotrzebny stres. Jesteś tu nowy, rozejrzyj się dookoła, zbierz trochę rudy, a jak będziesz miał już dość, zapłać. Tak jest bezpiecznie. Możesz to zrobić teraz albo później. Tylko nie licz na moją pomoc, dopóki nie dostanę rudy. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Do zobaczenia. Miej oczy szeroko otwarte. Dobra, spierdzielaj, szakal, ode mnie. No i patrzcie, znowu się zrobiło ciemno. To jest po prostu niebywałe. Dobra, potrzebujemy ustrzelić jakiegoś chrząszcza. Czemu jeden chrząszcz jest kuźwa na dachu? Nie mam pojęcia. Ale tamten jeden gość się przypluł o to wszystko. Czy jestem w stanie zabić tego chrząszcza teraz? No wreszcie! Patrzcie, trzeba było styl poprawić w walce, bo byśmy go nie zabili. Za nic. Dobra, jest Cathy. My zaraz pójdziemy do Snafa, ale jeszcze bym chciała najpierw zagadać do Rączki. Rączka miała chatę gdzieś tutaj, nie? Chcę zostać cieniem. I co z tego? Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie?
przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? Czemu nie? Nauczyłeś się czegoś, co czyni cię przydatnym dla starego obozu. Zręcznych złodziei nigdy nie za wiele. Możesz na mnie liczyć. Dobra, dziękuję bardzo. Idziemy do Snafika. Siemanko. Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la snaf, z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie. Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. I dotrzymam słowa. Proszę, weź te 3 porcje. No i świetnie, dziękuję bardzo. Pięknie się udało. Tutaj była taka chata z baldachimem, gdzie można było, kurde, się przekimać, nie? I to chyba była gdzieś tutaj. I moi drodzy, myślę, że to byłoby już na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Gdzie ta chata z baldachimem? Tu jest. I tutaj nikt się nie powinien pluć o to właśnie, że tutaj wchodzę. Więc cóż. O kurde, prawo. Prawo, prawo, prawo. Prawo, prawo, lewo, lewo. Dobra, tam już pies w te wytrychy, przepraszam, nie bryłki. Zbieramy sobie kubek i pójdziemy w Kimę. Moi drodzy, dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Zapraszam... Trzymaj się z dala od naszych chat! Zapraszam Was również na Discorda. To chyba była jednak ta chata, nie? Czy nie? Kurde, była taka zawalona z baldachimem, gdzie mogliśmy korzystać i się nikt nie pluł, a tu się nagle ktoś przypluł. Zanim skończymy, to jeszcze podejdziemy do Diego wydać 10 punktów w siłę. I moi drodzy, i to już naprawdę byłoby tyle. Omijamy oczywiście wrzoda, żeby nas nie kusiło, bo będziemy mieli potem wrzoda, ale na dupie. A tak. Już się z wami pożegnałam, ale tak jak mówię, podejdziemy jeszcze do Diego. Jestem ciekawa, czy seria Wam się podoba. Jeszcze nie wiem za bardzo, jak ten pierwszy odcinek się przyjął. Z tego, co widziałam, na razie było dosyć drobno, ale to można wyjaśnić tym, że... wiecie co, jakby... No, w parę godzin to taki odcinek dużo wyświetleń nie zrobi. Jesteś teraz? Wróć! A ja patrzyłam ostatnio chyba... Trzymaj się.
godzinę po opublikowaniu, więc tak to właśnie wygląda. Zrobimy sobie tutaj koniec 2. Jeszcze raz Wam dziękuję i co? I do kolejnych odcinków. W kolejnym odcinku wydaje mi się, że będziemy ogarniać arenę i nie wiem, co jeszcze w Starym Obozie będziemy ogarniać. W sumie moglibyśmy z Grimmem zagadać, albo z Grawo, Ktoś tutaj robił nam ten taki przekręt, jedno zadanko takie było, więc wypadałoby może zrobić. I nie wiem, na razie chyba bym nie gadała z nikim innym, chyba że będziemy szli do obozu sekty, bo też moglibyśmy iść tam z Parwezem albo z tym Tajonem to nie wiem, jak on się nazywał ten gość, ale to chyba Parwez nas prowadzi. Bo tak naprawdę już w Starym Obozie nam dużo nie zostało. A wypadałoby jeszcze ogarnąć sprawę właśnie innych obozów. A też będziemy musieli zdobyć zaufanie Dextera, więc chyba obóz sekty nie byłby wcale taki głupi, żeby iść chociażby do samego Korkaloma po przepis. A potem się wrócić. Ale jeszcze się to okaże. Dzięki, nie przedłużam. Życzę Wam miłego wieczoru, popołudnia, poranka, zależy kiedy to oglądacie i co. I jeszcze raz Wam dziękuję i cześć.